Proszę zobaczyć, jakie piękne bocianie gniazdo na którejś z wieżyczek zamkowych. I to wszystko na zamku w Łące Prudnickiej. Także bocianów w tej okolicy prawdopodobnie nie brakuje. Jeszcze raz zbliżenie na wieżę. Jakoś ocalało. I droga w kierunku Głuchołaz. A tam oczywiście Święty Jan Nepomucen. Bardzo typowa rzeźba dla tego rejonu, pilnujący przystanku autobusowego do Prudnika.